Yoga, 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 yoga. Yoga, 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 Zaczynamy? No tak. Basia, tworek i Michał Trzciński. <Tiso> Cześć, ninja. Siemaneczko. Wracamy <fran shorts> po dwóch tygodniach. Tak sobie dzisiaj pomyślałem, że zrobiliśmy pierwszy yoga update, a potem zniknęliśmy. No, bo nawałej... wyjechałeś. A zresztą był... ja też, też wyjechałem, tak? właśnie. Ja wyjechałem w celach sportowych, czy ty też? Ja w celach wypoczynkowych nie było sportu, było dużo jedzenia. Teraz to czuję, czuję to bardzo, to czuję. Ja trochę też, mimo że trochę sportu było, ale o tym za chwilę. Witamy Was wszystkich w Yoga Update numer dwa. Kilka tematów, ja sobie tutaj zapisałem, żeby poruszyć. Przede wszystkim, to chyba wszystkim, przede wszystkim, wszystkim dziękujemy za. Odzew. Jesteście wspaniali. Boże, to było takie wspaniałe. Ja jestem przekonany, że do ciebie to ze dwa miliony osób napisało, bo do mnie tak wiesz. Kilkanaście, ale naprawdę w życiu nie miałem tak dobrego odzewu na coś tam radiowego, więc dzięki Ci bardzo. Dziękujemy Wam bardzo. Wam Jesteście wspaniali, Majki. No, jesteśmy po prostu dobrą, dobrym teamem. No, ja tutaj Oby w tak ogóle dalej. nie będę zaprzeczał. <laughs> Trzymajmy poziom. Dokładnie. Powyżej pewnego poziomu nie wchodzimy. Kiedyś to było hasło y, takiego zespołu, który prowadził mój brat. Nazywał się Zespół Papierosy. Powyżej pewnego, powyżej poziomu. pewnego poziomu nie wchodzimy. It's all about us. <laughs> y, więc w zeszłym tygodniu, w sensie dwa tygodnie temu zaczęliśmy od pogody, więc ja dzisiaj może też bym chciał, wiesz, tak po angielsku. Dobra, że Najpierw rzucę. troszeczkę o pogodzie, bo ja przed tym moim wyjazdem tak marzyłem o tym, żeby za te kilka dni, kiedy wrócę, bo to oczywiście nie był jakiś wielki wyjazd, to miałem wielką nadzieję, że po prostu te liście nie opadną i jak wrócę, to będzie tak samo pięknie, jak było, kiedy wyjeżdżałem i voila! Mm -hmm. Jest super! Wymyśliłeś to sobie po prostu. Wymyśliłem to sobie, sobie. Sobie, sobie. <laughs> I też taka inna myśl i tu już zahaczę o, o, o nasze takie sprawki, że jak, jak to wielu osobom, jak to wiele osób w ogóle nie potrafi tego dostrzec i mówią, że zima taka nieładna, yy, jesień Jesiem. taka nieładna i że tyle liści i że one spadają. Naprawdę to jest <laughs> przykład autentyczny. Pozdro dla kumatych, bo wiem, że będą sucha. Że liście spadają. Yy. Może tak. wiesz, może nie lubią yy, w jesieni, nie przeszkadza im sama jesień, tylko przeszkadza im perspektywa. Tego, że zaraz będzie zima. Mm, oni tak tego nie przedstawiają. Aha. Że wiesz, tutaj z jednej strony mówisz, ale super, w ogóle jest złota polska jesień. Mm -hmm. nie, nie wiem, niemieckiej nie mogło być, ale to, to już inna historia też. A tutaj, no tak, ale, ale one spadają. No ale tak, taki ładny dywan z tych liści, mm -hmm. kolorowy. No ale one zaraz zgniją. No czyli jednak to jest ten strach przed przyszłością, wiesz? Przed, przed ciemnym, zimnym, mm. zgniłym. Tak naprawdę. Pamiętasz to przed wiośnie, tę książkę? Tak. Myślałem, że mówisz o filmie. Taka książka. Była? No słuchaj, i po prostu ja sobie to, to był pierwszy raz, kiedy tak naprawdę sobie uświadomiłam, że w Polsce nie ma czterech pór roku, tylko jest sześć pór 17. roku. Wręcz. Wręcz. No, bo popatrz, jest to, jest to obrzydliwe przed przedwiośnie, mhm. ale jest też to obrzydliwe przed zimą. Tak. Jakkolwiek się to nazywa, to. Przedzimie. Przedzimie. To jest też to przedzimie, i, i yy, mimo tego, że teraz jest wspaniale, i są złote, i słońce, i ciepło, i la to zaraz się może pojawić to obrzydliwe przedzimie, jeszcze zanim spadnie śnieg, ale już nie będzie tego złotego. To prawda. Natomiast mnie się te historie, bo to nie od jednej osoby słyszałem, ale, ale takie właśnie ciągnięcie w. Stronę negatywu mhm. bardzo jakoś skojarzyło z naszymi jogowymi sprawkami. Mhm. E, może nawet nie tyle jogowymi, co medytacyjnymi, mhm. e, czy też mindfulnessowymi, które w ogóle słowo ty wolisz, tak osobiście. Na no wszystko jedno. Nie możemy, mam możemy zostać przy medytacji, bo Dobra. ja ostatnio sobie to staram się jakoś coraz mocniej rozkwiniać i, i staram się być w tym pilny, co Wam również polecam. Co są coraz łatwiejsze sposoby, żeby to w ogóle praktykować, żeby sobie przypominać o tym codziennie i tak dalej, żeby po prostu pamiętać. No i dopiero teraz, kiedy ja sam. Próbuję to, tego dopilnować. Mhm. Zwracam uwagę, jak bardzo ludzie nie zwracają uwagi na to, co jest, tylko lecą dalej. Właśnie, że no dobra, może teraz jest fajnie, ale za chwilę będzie już w ogóle źle. No ale tak, ale teraz jest super. No ale za chwilę będzie źle. No ale teraz jest super. No ale na, za chwilę będzie źle. No ale wiesz, że to jest po prostu. Ym... Naturalny, na, naturalna tendencja naszego mózgu. No właśnie, ty kiedyś mhm. pisałaś o tym chyba w jednym mhm. ze swoich y, newsletterów. O, Być tym, może. o tym, że nasz mózg jakoś tak y, z, z natury rzeczy ciągnie hmm. bardziej do negatywu i błoto się go trzyma bardziej niż kwiaty. O, jak ładnie powiedziane, tak po, po bodlerowsku niemalże. <laughs> <laughs> Poeto mój. <laughs> o, parę rzeczy napisałem, <laughs> ale nie powiem jakie. No to kiedyś cię pociągnę za język. Proszę. Ale wracając do mózgu, tak, bo, bo o tym mhm. będziemy teraz. Ja to jest mój konik, więc no powstrzymaj właśnie, mnie, właśnie. kiedy będę mówić za długo i za dużo. Mów. No więc jest tak rzeczywiście, że mam, że ewolucyjnie można powiedzieć, rzeczywiście nasz mózg jest zainteresowany tymi rzeczami, które są straszne i przerażające. I biorąc pod uwagę to, skąd się wywodzi człowiek i z jakich warunków, czyli że po też jest. Z Polski. <grym> z Polski, Polski. Sp więc biorąc pod uwagę to, że człowiek wywodzi się z Polski, <grym> dokładnie tak jest. Z polski polski. Z, polski. z polski, polski, narodowej Polski. To możemy sobie wyobrazić to, jak kiedyś było w Polsce, kiedy był tutaj bur dziki i szalony. No i ten człowiek był biedny, nagi i zagrożony z każdej strony. I ta naturalna tendencja do naszego mózgu do skłaniania się w stronę wypatrywania zagrożenia, Gwarantowała nam przetrwanie. Mhm. Y więc gdybyśmy się za bardzo wyluzowali i skupiali się na tym, że na przykład coś jemy i to jest pyszne, a nie mieli oczu dookoła głowy, to byśmy nie byli w stanie zidentyfikować niebezpieczeństwa. No ale teraz też obczajamy, czy jest laktoza. Bo my, Majki, jesteśmy ewolucyjnie bardzo młodym gatunkiem. I nasz mózg no, tak. ewolucyjnie jest bardzo młody. I on, nasz mózg jeszcze nie zajarzył, że my już nie jesteśmy na Sawannie albo w polskim boże. I że mamy neta. I że mamy neta i że mieszkamy w bloku, że... Jest nam fajnie, że mamy opiekę zdrowotną i, i różne inne fajne świadczenia emerytalne. Nasz mózg dalej jest na sawannie. Mm -hmm. y I to, co jest pozytywne w tym wszystkim i to, co pozwoliło nam y wynieść nasz gatunek, czyli Homo sapiens, ponad inne gatunki świata zwierząt, również inne gatunki ludzkie, y jest to, że mamy zdolność. Wyobrażania sobie, co by mogło być gdyby, czyli takiego antycypowania zdarzeń, to jest takie trudne słówko, i też rozpamiętania tego, co było i wyciągania z tego wniosków. Więc oprócz tego, że mamy oczywiście zdolność tworzenia języka i, i symboliki, to jeszcze mamy właśnie te dwie zdolności rozpamiętywania i wyciągania wniosków, ale, ale też myślenia. Najczęściej negatywnie o przyszłości i zabezpieczania się na przyszłość. No i to jest, można powiedzieć, że każdy kij ma dwa końce i każda moneta ma dwie strony czyli z jednej, yy, jakby plusami tej całej sytuacji jest to, że rzeczywiście zaczęliśmy się zabezpieczać yy, budować społeczności, yy, robić zapasy na zimę następnie zbudowaliśmy yy, Zbudowaliśmy szkoły, bloki, w tych blokach ogrzewanie, mamy śmieciarki, galerie handlowe. galerie handlowe i inne różne rzeczy, więc można powiedzieć, że człowiek się rozwija i ciągle myśli o przyszłości. I wynaleźliśmy internet i, i nie wiem, system bankowości internetowej, takie różne inne rzeczy. Natomiast druga strona tej monety jest właśnie taka, że nasz mózg naturalnie ciągnąc do, ciągnąc do dostrzegania rzeczy negatywnych, strasznych, zagrażających, Samym nam szykuje piekło. No. Bądźmy szczerzy, no sam, jakby ty łapiesz się na tym, i ja również, i myślę, że każdy z nas się łapie na tym, że, że, że najczęściej nasze myśli, jak sobie płyną na tak zwanej sieci defaultowej, mogę zaraz opowiedzieć, jakie są dwie sieci aktywności mózgu, bo to też jest bardzo ciekawe. Więc jak sobie płyną na tej sieci działań domyślnych, to najczęściej one płyną w taką stronę. Yy, Zagrażająco, beznadziejną, rozpamiętującą, smutną, i właśnie myślimy o tym, że, że zaraz będzie błoto, i, i syw, i, i, że, i że buty na moc soli się zniszczą, i będzie smutno, i, i samochód nas ochlapie, i bla, bla, bla. Wiesz, miałem takie super buty na zimę kiedyś w Anglii. Miałem pięć sezonów, przyjechałem do Polski po dwóch zostały zniszczone. O, no właśnie. W tej soli. No właśnie. No i jak żyć? <laughs> jak żyć? Jak żyć? Tyle funtów poszło na te buty. O, nie, no ja też mam tak. Niestety z butami. No ale czy to znaczy, że po prostu um, pozytywne myślenie jest. Ja bardzo nie lubię tego sformułowania. Pozytywne myślenie, no, bo to się, ale żeby. No... Wiesz, to takie nawet nie ezo, tylko takie trochę z mhm. przewróciłem oczami, jak mówi mój brat, przewróciłem oczami tak bardzo, że to była już joga. <laughs> w każdym razie to jest takie. Przeciwewolucyjny. No musimy to ćwiczyć. To jest trochę jak mięsień. Mm -hmm. Możemy tego od siebie wymagać, bo to są właśnie te dwie sieci, o których ci mówiłam. A, no właśnie, a aktywności... ja sobie to nawet zapisałem. Zapisałeś sobie. Tak. Pierwsza sieć aktywności mózgu nazywa się Task Oriented Network mm -hmm. i ona jest, jak sama nazwa wskazuje, zorientowana na wykonywanie różnych zadań. Więc kiedy mamy coś do zrobienia, jakieś, jakieś zadanie do zrobienia, jakieś wyzwanie, to wtedy nasz mózg koncentruje się na tym, żeby to zadanie wykonać. Więc na przykład, jeżeli musimy coś wymyślić, jeżeli musimy coś stworzyć, jeżeli musimy coś wypracować, to, to właśnie uruchamia się w naszym mózgu ta, ta sieć zorientowana na, na wykonywanie zadań i ona pracuje na pełnej parze. Mhm. No i do tej pory, zanim zaczęliśmy badać mózg, bo, bo to jest też bardzo ciekawe, że i warto, żebyśmy o tym pamiętali, że tak naprawdę te wszystkie narzędzia do badania mózgu, jak rezonans funkcjonalny i inne różne fajne narzędzia, one się pojawiły całkiem niedawno. I tak naprawdę o tym, co się dzieje w mózgu i co się dzieje z, z nami, nie wiem kiedy... Mamy taką twarz, jakbyśmy na przykład nie myśleli, jak Joey z przyjaciół, albo, albo kiedy śpimy, albo kiedy właśnie rozwiązujemy zadania, albo nawet kiedy jesteśmy w procesie psychoterapii, to przestaliśmy zgadywać, co się dzieje i zaczęliśmy rzeczywiście to obserwować i mierzyć, co się dzieje. No i dzięki tym pomiarom dowiedzieliśmy się, że oprócz tej. Yy, tej takiej sieci zorientowanej na y, wykonywanie zadań, czyli tego Task Oriented Network, jest też inna sieć, która y, jest nazwana defaultową siecią, czyli y, siecią, która działa w trybie domyślnym. Czyli nam się kiedyś wydawało, że jak, y, że jak działamy, to działamy na pełnej parze, a potem odpoczywamy i nasz mózg jakby jest nieaktywny nic, i nie no. robi nic. Mhm. A okazuje się, że nasz mózg jest tak samo aktywny, jak wtedy, kiedy działamy, tylko aktywny inaczej. I wtedy, kiedy działamy w trybie domyślnym, to nasze myśli sobie płyną tak zupełnie swobodnie. I najczęściej yy, skutkami działania tego trybu domyślnego są tak zwane genialne pomysły pod prysznicem, albo genialne pomysły... <laughs> Miałeś tak? No. No właśnie, każdy tak miał. Po prostu wyłączasz się z tego, co masz zrobić, zaczynasz się zajmować czymś innym i nagle spływa na ciebie rozwiązanie albo jakiś genialny pomysł. Tak. No i to jest właśnie ekstra, bo to jest zaleta tej sieci defaultowej, wracając do dwóch stron yy, każdej monety. I zaletą sieci defaultowej jest to, że kiedy nasz mózg sobie, nasze myśli sobie zupełnie swobodnie płyną, nie, nie skupiamy się na tym, co myślimy i nasz mózg odpoczywa, to rzeczywiście możemy wpaść na różne genialne pomysły. Yy, tak jakby przy okazji zupełnie, I one na nas nagle spływają, albo nam się coś przypomina, albo. No właśnie, coś bo to tam... zawsze się mówi, że mm -hmm. przestanie o tym myśleć, to samo przyjdzie. No właśnie, i to, i to jest dokładnie zasługa tej sieci defaultowej. Natomiast yy, okazuje się, że yy, nasze myśli mają pewien automatyzm działania, więc kiedy się nie pilnujemy, to i, i uruchamia się ta sieć defaultowa. To u osób, które na przykład mają tendencję do takiego zamartwiania się albo do nie wiem, negatywnego myślenia, albo rozpamiętywania, to te myśli zupełnie naturalnie płyną sobie właśnie w stronę tego. Tej syfnej zimy. Tego, tego zagrożenia tak, po No tego zagrożenia, tego smutku, mm -hmm. tego co mogłem zrobić lepiej, dowalania sobie. No jakby różne, każdy z nas ma różne, in, różne tendencje. Ktoś się będzie bał czegoś, ktoś sobie będzie dowalał za coś. Ktoś, ktoś będzie szczęśliwy na przykład bardzo i naturalnie. Właśnie okazuje się na szczęście, że my możemy się... Wyćwiczyć, nawet możemy wyćwiczyć tę sieć defaultową, czyli tę sieć domyślną, jeżeli będziemy wystarczająco często medytować albo uważnie badać swoje myśli, czyli jeżeli będziemy w stanie wyodrębnić sobie wykształcić sobie takiego życzliwego obserwatora, który tak trochę wyjść z siebie. No tak jak właśnie przy medytacji, kiedy naszym celem jest obserwowanie siebie po prostu bez oceniania, to jest bardzo trudne, prawda, żeby siebie nie oceniać, ale żeby to był życzliwy obserwator, hmm. bo o to chodzi, że może nie mówimy bez oceniania, bo nikt nie kuma o co chodzi, bo my całe życie oceniamy i też o to trochę chodzi w naszym myśleniu, żeby oceniać i wartościować. Natomiast powinniśmy się upewnić, że ten nasz obserwator wewnętrzny jest nam życzliwy, czyli on, jak się złapiemy na tym, że myślimy, znowu o smutnych rzeczach albo o rzeczach, które nam mogą zagrozić albo o tym, że nadchodzi syfiasta zima, to żeby ten obserwator nie powiedział, o ty znowu syfiaście myślisz, ale jesteś beznadziejny i znowu cię jeszcze bardziej wtłacza w, ten, w to poczucie winy w to poczucie beznadziei, tylko żeby ten życzliwy obserwator powiedział, hala, 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 spoko, teraz delikatnie Wracaj. wracamy, Aha. zastanów się, okej, okay, skoro myślisz o syfie, to <laughs> spróbuj znaleźć trzy fajne Aspekty tej sytuacji, na przykład jest jesień Okej. Okay, masz idealne usprawiedliwienie do tego, żeby sobie bardziej God odpoczywać. Na przykład właśnie nadchodzi sezon Netflixa, albo popatrz, możesz sobie zebrać te wszystkie piękne liście i zrobić z nich buki. <laughs> <laughs> Whatever works. No, ale ważne to jest, żeby mieć tę świadomość, że nasza sieć defaultowa. Czyli ta automatyczna, ta druga, kiedy nie jesteśmy zorientowani na zadanie i kiedy myślimy sobie automatycznie, ona nas może wpędzać w naprawdę duży syf. I mówię tutaj szczególnie do osób, które mają tendencję do zamartwiania się albo do depresji, albo, żeby tego nie nazywać na wyrost, depresją, to do takich stanów obniżonego do nastroju po prostu. Mm -hmm. I to jest bardzo ważne, że to nie jest tak, że jesteśmy więźniami swoich myśli i więźniami swojego umysłu. W momencie, kiedy zaczniemy kumać, że. Mamy ta, taką tendencję i zaczniemy ją obserwować. i znowu to ja. Podkreślam, życzliwie obserwować. No super, mm -hmm. że medytujesz codziennie, no bo to jest w ogóle, czy tam prawie codziennie, ale to jest ekstra, bo, yy, bo przez to, że wykształcasz w siebie... Tę zdolność samoobserwacji, dobra, nie oszukujmy się, pewnie 500 razy ci odpływają myśli, no nie no, tak po zasypiasz 40 albo. Sekundach no właśnie, po no, normalka po prostu, ale też jeżeli znajdziesz w sobie przestrzeń na to, żeby się nie walić za to po, po plecach batem, tylko sobie powiedzieć, o, spoko majki, złapałeś, złapałeś się na tym, a teraz bardzo delikatnie zapraszam Cię z powrotem do tego, żeby skupił się na swoim oddechu, to no to wykształcasz w sobie zdolność samoobserwacji, która tak naprawdę stawia cię na, y, na samym czubku ludzkości w, w takim sensie, że bardzo niewielu z nas tak naprawdę ma tę zdolność, to ma tę samą świadomość i tę zdolność samoobserwowania się y, inaczej Korzyst, mało kto korzysta, bo zdolność mamy wszyscy. właściwie wszyscy, mhm. tylko że mało kto z tego korzysta, bo to wymaga jednak energii i to wymaga pewnego wysiłku. Tak jak wysiłku wymaga powrót do aktywności fizycznej po długim. Po kontuzji. No, po kontuzji albo po długim opierdzielaniu się po prostu z jakiegoś tam powodu na mhm. kanapie. No, to kosztuje. Na początku są zakwasy, jest nam źle, nie podoba nam się to, znajdujemy miliony powodów, dla którego. Dla, której, dla których mielibyśmy tego nie robić. I tak jest z medytacją. Oczywiście wszyscy wiemy, że jak mamy na jednej szalce medytację, a na drugiej Netflix, to zazwyczaj wygra ją seriale, bo medytacja nie jest po prostu przyjemna i ona się wiąże z włożeniem pewnego wysiłku. Ale ten wysiłek procentuje. Jak wszystko, w co wkładamy wysiłek, to zawsze procentuje. No dobrze, ale to mm, wspomniałaś o tym, że zapraszam teraz, jeżeli myśli odpływają, to y, musisz sobie, w sensie musisz. Mhm. Medytacja polega na tym, żeby zdać sobie z tego sprawę i delikatnie wrócić do obserwacji oddechu. Yes. To tutaj mam pytanie: mhm. czy zawsze należy wracać do. Oddechu, czy do skupienia na tym, co na przykład robię, czyli na przykład na tym, że w tym momencie jem, mhm. albo że w tym momencie pracuję. Super, to jest super pytanie. Bo, mhm. bo do mnie yy, ta medytacja w zasadzie no, przemówiła, też nie chcę mówić mhm. jakby takimi takimi, yy, takimi słowami, ale Bardziej mnie przekonało do, to, żeby w ogóle do tego, żeby zacząć, przepraszam, że tak mieszam, ale po prostu chcę to wyrazić dosyć, dosyć jasno. Do robienia medytacji przekonało mnie to, gdzie, że kiedyś gdzieś przeczytałem, że to właśnie właściwie to nie musi być tylko obserwacja oddechu, mhm. że oczywiście to jest podstawowe narzędzie w tym, ale jeżeli. Dzięki medytacji albo w trakcie medytacji zaczniesz na przykład zwracać uwagę, że nie, nie robisz teraz Instagrama, Facebooka, bankowości internetowej, nie płacisz rachunków, bukujesz y, bilety do Azji i jeszcze, i jeszcze je w ogóle rozmawiasz mm -hmm. z mamą na telefonie i odpisujesz na smsa i jesz śniadanie, mm -hmm. a potem cię brzuch boli, ty nie wiesz skąd. Mm -hmm. y to wtedy pomyślałem sobie, że to chyba jest coś dla mnie. Mm -hmm. Właś, właśnie ta, nie ta ścieżka oddechu, mm -hmm. tylko ta ścieżka skupienia na jednej rzeczy mnie przekonała. Albo nawet na przykład na tym, że się jedzie w tym momencie samochodem. Mm -hmm. No Maki, no to jest po prostu temat, który jest super ważny i ekstra, że to, że to wyjąłeś. Wiesz, w ogóle. bo też nie, właśnie nie od tej oddechowej mm -hmm. strony, mm -hmm. bo myślę, że to nie tyle do wielkiej ilości ludzi nie dociera, co... O, to jest takie, tak abstrakcyjne mm -hmm. i takie jakieś, co? Nie no come on, nie w ogóle, nie to nie mm -hmm. dla mnie, jeszcze się nazywa medytacja, to mi grzebać w mm -hmm. głowie. To, to jest autentyczna tak, to sytuacja. Tak, się tego new age tak, to o tym też możemy za chwilę Także my to jesteśmy tacy, mm -hmm. prawda... Mm -hmm. Mhm. No właśnie, new age. No. Dobra, wr wraca, wrócę najpierw do tego, zanim powiemy o new age'u, to, yy, to wrócę do tego, co powiedziałeś, bo mamy tutaj tak naprawdę dwie rzeczy. Czyli mamy wielki worek medytacja, słowo klucz, słowo enigma, które znaczy wszystko i nic nie znaczy. Mhm. Yy, I w obrębie tego słowa, czyli w tym, w tym wielkim worku, możemy yy, tak roboczo, możemy go podzielić na, na dwa... Rodzaje aktywności, albo na dwa rodzaje praktyki. O, może dwa rodzaje praktyki. I pierwszy rodzaj praktyki to jest co? to, co nazywamy mindfulness. Mindfulness, uważność. czyli uważność. My sobie to tak na polski tłumaczymy uważność. I w tym worku mindfulness, w tym worku y, uważność dzieje się wszystko, co y, co robimy żyjąc w świecie, tak? Kiedy, kiedy sobie normalnie funkcjonujemy w świecie, jemy, piszemy smsa, działamy, rozmawiamy, ty teraz ze mną rozmawiasz, wysłuchacie, wy to, to jeżeli mamy w sobie. Jakąś taką część, która cały czas jest uważna i cały czas obserwuje to, co robimy, jest świadoma tego, co robimy. Potrafimy spojrzeć z, z boku na siebie i, tak jak mówisz, złapać się na pewnych rzeczach albo powiedzieć sobie: Teraz siedzę z tobą naprzeciwko ciebie, ale wiem, co się dzieje z moimi stopami wiem, czy mam ciepłe czy zimne ręce, czy jak siedzę na krześle, to mi jest wygodnie. Czy ubranie, które mam na sobie jest dla mnie wygodne, czy zjadłam i mam poczucie sytości, bla bla, 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 czy, czy generalnie jest mi komfortowo i czuję się fajnie. To jestem tutaj i teraz w tym momencie. I można powiedzieć, że uważność to jest właśnie taka umiejętność obserwowania siebie w ruchu, w życiu, w aktywności, albo też w niedziałaniu, kiedy na przykład jadę. Y, 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 jadę tramwajem, ale taka, taka umiejętność bycia tu i teraz, w, w świecie i, i, w, i w działaniu, w którym jestem. I, I to staramy się wykształcić sobie na co dzień i zawsze. Czyli, oczywiście, to jest taki ideał, o którym mówimy, nikt tak nie ma, y, ale, ale staramy się, żeby, żeby tego było w naszym życiu jak najwięcej. Czyli, jesteśmy w świecie, działamy, ale jednocześnie działamy z uważnością. Jest z nami ten życzliwy obserwator w nas, który. Przypomina nam o tym, żebyśmy byli tu i teraz, dyrektowali się chwilą obecną i mieli świadomość tego, co robimy, czyli żeby tych takich me mechanicznych rzeczy było jak najmniej, żebyśmy byli w stanie wyłapać pewne rzeczy, takie jak na przykład to, że nasze myśli gdzieś tam y wędrują w nie, w nie tę stronę, w którą byśmy chcieli. Więc tu mamy jakby pierwsza szuflada, pierwszy worek to jest mindfulness. Natomiast druga aktywność, drugi, drugi rodzaj praktyk to są y, praktyki, które są związane z koncentracją i z y, bezruchem. I one są bardzo trudne. I sam powiedziałeś, że masz z reguły bardzo dużo jakby negatywnych skojarzeń z tym, że się siedzi i się po prostu obserwuje swój oddech, y, bo one są, moim zdaniem, są ogromnym wyzwaniem. Y, bo, bo największym wyzwaniem moim zdaniem jest nic nie robienie, nie zajmowanie się absolutnie niczym. I tak naprawdę to, co powiedzieliśmy sobie o tym, że obserwujemy oddech, to to też jest tylko narzędzie do osiągnięcia stanu medytacji, bo po prostu na czymś się nam łatwiej skupić niż na niczym, prawda? Więc, mm -hmm. więc to, to obserwowanie. Przecież też są takie medytacje, gdzie. Na pustkę się... tak zwaną. Mm -hmm. No, dla mnie to już jest totalna abstrakcja i wydaje mi się, że bardzo mało z tych osób, które medytują na tak zwaną pustkę, czyli po prostu siedzą bez ruchu i praktycznie ich nie ma, tylko są. W sensie są. To, już jest, to już jest dla, dla zwykłego kowalskiego, nawet yy, dla osób, które praktykują, to jest moim zdaniem zbyt duża abstrakcja, i, i ten oddech to przynajmniej jest taka, przy, przy, przynajmniej jest taką kotwicą, w której się możemy jakoś zakorzenić. Yy, I teraz bardzo ważne jest, żeby zdać sobie sprawę z tego, po co jest ta grupa praktyk, która wymaga od nas bezruchu i. Siedzenia w bezruchu. Bo oczywiście możemy mówić o różnych duchowych korzyściach, i one y, oczywiście są. Natomiast ja tutaj z punktu widzenia neuropsychologii chciałam y, troszeczkę powiedzieć, że wtedy, kiedy siedzimy w bezruchu, z, y, staramy się nie opierać, czyli staramy się utrzymać w miarę proste plecy. To jest, już jest trudne, prawda? To właśnie, już jest proste. <laughs> I y, y, staramy się skupić tylko na jednej rzeczy, czyli. Powstrzymujemy się od robienia miliona rzeczy, bo tak naprawdę to w naszym wypadku, kiedy siadamy do medytacji, to bardziej polega na powstrzymywaniu się od robienia tak, no rzeczy. No właśnie, jeszcze tylko odpiszę, jeszcze no tylko odpiszę. No właśnie, i to jest niesamowite, bo, bo w, tutaj to, co pracuje, to pracuje nasza kora przedczołowa. Ona bardzo intensywnie pracuje. Więc, jakbyśmy siedli w medytacji, byśmy się podłączyli do tych wszystkich urządzeń badających aktywność mózgu, to odkrylibyśmy, że kora przedczołowa, która odpowiada w dużej mierze za kontrolę, za siłę woli i za dwa aspekty siły woli: czyli po pierwsze, tego, że motywujemy się do robienia czegoś, czego już nie chcemy robić. Czyli to się nam może przydać na przykład potem w sporcie, prawda? Więc kiedy na przykład ty bieg, biegasz, więc to jest dobry przykład. Jak biegasz dużo i już ci się nie chce biec, bo ci bolą na przykład mięśnie, mhm. to, to dzięki temu, że masz rozwiniętą korę przedczołową i, i siłę woli, możesz się zmotywować i powiedzieć sobie: Michał, biegniemy jeszcze kilometr. I mimo tego, że życie mięśnie, to jesteście w stanie do tego zmobilizować. Więc, to jest pierwsza yy, właściwość kory przedczołowej: to, że motywuje nas do robienia rzeczy, których już nie chcemy robić. To jest pierwsza rzecz, którą ćwiczymy w takiej medytacji bez ruchu, bo się, chcemy już się zająć listą zakupów i oglądaniem tak. serialu, ale musimy się zmotywować do tego, żeby wysiedzieć na tyłku jeszcze 5 minut, na przykład, zanim budzik nie zadzwoni za 5 minut. I... A to jest najdziwniejsze na świecie, bo to jest tylko 5 minut. No, to, żeby, no, ale żebyś nie, przebiegł to jest 50 jeszcze, godzin. No, żebyś przebiegł jeszcze kilometr, jak Cię na maksa po prostu bolą mięśnie, to mm -hmm. jest jakiś tam wyczyna tutaj. Na maksa. Taką samą trudność sprawia siedzenie w bezruchu 5 minut. Ale dla twojego o! mózgu, ale dla twojego mózgu to jest taki sam wyczyn, jakbyś się zmusił do biegania 5 kilometrów. Mało mm -hmm. tego, łatwiej ci będzie się kiedyś zmobilizować do tego, żebyś przebiegł jeszcze 5 minut, jeżeli będziesz regularnie medytował. Więc to jest jakby taka pierwsza zaleta y, takiej medytacji w bezruchu i z obserwacją na przykład oddechu. Ale druga rzecz kory przed która jest równie ważna, i również się wiąże z siłą woli, to jest powstrzymywanie się odrobienia czegoś. Więc ta pierwsza, jeszcze przypomnę, to jest motywowanie się do tego, żeby kontynuować wysiłek, mimo tego, że go nie chcesz, a ta druga to jest powstrzymywanie się od zrobienia czegoś, czyli od sięgnięcia po super, smaczne ciastko, jeżeli jesteś na diecie. Mm -hmm. Nie włączenia. Zapalenia fajki. Zapalenia jak fajki. Rzucić. Albo nie włączenia kolejnego odcinka, bo wiesz, że musisz już iść spać. Dużo mm -hmm. tego Netflixa to. tak, taki czas. To all about więc tak naprawdę ćwiczymy cały czas, jakby siedząc w medytacji i pozornie nic nie robiąc, czyli wyłączając świat zewnętrzny, skupiając się na tym, że siedzimy tylko z prostym kręgosłupem i skupiamy się przez 5 minut na wdechu i wydechu, ćwiczymy sobie, super, sobie swoje super moce, super skillsy, czyli rozwijamy swoją korę przedczołową i rozwijamy ją cały czas w tych dwóch aspektach. Kontynuowania rzeczy, których nie lubimy, wtedy kiedy trzeba je kontynuować, i powstrzymywania się od robienia rzeczy, których nie powinniśmy robić. I tak naprawdę ta medytacja w bezruchu, mimo tego, że ona się nam wydaje totalnie nieatrakcyjna, bo sam mówiłeś, że wolisz być uważny, i ćwiczyć uważność, która jest bardzo cenna, i to jest jeden z aspektów medytacji. To ćwiczenie tego siedzenia w bezruchu przez 5 minut, naprawdę, możesz 3 minuty dziennie. Mm -hmm. i, I tak to będzie działać, jeżeli to będziesz robił regularnie. Bo to jest niesamowite, że badania pokazują, że już po pierwszym siedzeniu już ci się zmienia akurat przedszkola, że to nie jest tak, że musisz czekać Na ileś serio? dni. Tak, po pierwszej medytacji już masz zmiany w mózgu. To jest, to jest coś wspaniałego. To, jest... <laughs> to powinien być taki tagline po prostu. Yeah. Zmiany <laughs> to w to mózgu już po, po pierwszej medytacji. <laughs> No więc o to jest super optymistyczne i nie. Wiem, może... Czyli ci, którzy mówią, że nie będą mi tam gmyrać w mózg, to mają rację. No. Taka pani kiedyś, teraz niedawno tak powiedziała. Nie, 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 to tam jogę to ja mogę, ale no. medytacji to nie, 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 bo tutaj. No, to jest niestety po głosieniu, ajdżu. No ale to kto ci będzie grzebał w mózgu? No, ten ktoś, kto na przykład medytację prowadzi. Wiesz, co on ci powiem? Skup się na wdechu i no, więc co on ci zrobi. I know. Okej, okay, ale ta pani się boi. Ta pani się boi. No wiesz, co, właśnie tak sobie myślę, że, że ten strach, bo ja, ja bardzo długo mówiłam, jakby zatrzymywałam się tylko na mówieniu tego, że yoga to nie jest religia i, fa i fakt jest, to wszyscy to rozumieją, jesteśmy dorośli, rozumiemy to doskonale, yoga to jest filozofia, yy, odpowiada na pytanie, jak żyć, skupiamy się na tym, żeby nam się żyło lepiej. Yy, ja nie będę wchodzić w temat, a w końcu zrozumiałam, że, że prawda jest taka, że yy, że już od lat właściwie 70. w Polsce, jak, jak pojawił się ten New Age, najpierw się pojawia w Stanach, prawda? I, I przyjeżdżają ci super nauczyciele, nie wiadomo skąd, konkretnie z Indii, ale skąd oni się wzięli i dlaczego nagle uznali oni sami, że są oświeceni i że będą uczyć innych, i pojawiają się ci wszyscy super nauczyciele, i pojawia się ten new Age, to tak naprawdę pojawia się dużo syfu, bo i on się nie wiąże konkretnie z jakąś praktyką, ani nie wiem, z buddyzmem, ani z jogą. Ani z hinduizmem, ani z żadną inną religią, tylko wiąże się z tym, że ci ludzie byli oszołomami i że mieli beznadziejne intencje, po prostu, bo oni mieli intencje naduży nadużywania innych do swoich własnych celów. I ja w sumie, jak sobie o tym myślę, to wcale się nie dziwię, że mnóstwo ludzi zraziło się do, do praktyk pochodzących ze wschodu. Wszystko jedno, czy to jest buddyzm, czy to jest zen, czy zazen, czy yoga. Czy jakieś tam praktyki inne hinduistyczne, czy tam ogólnie rzecz biorąc medytacja, czyli wszystkie rzeczy, które są ze wschodu, które inaczej, które nie pochodzą z naszej tradycji i z naszej cywilizacji europejskiej, nie są ociosane. Bo jeżeli zjawi się jakiś oszoł, no to tak samo można powiedzieć, że księża pedofile również zrażają nas do instytucji kościoła, i, i, i można ale, ale jakby patrząc na to, że są księża pedofile, nie powiemy, że. Cała, całe chrześcijaństwo jest do dupy i że nie, wiąż, nie, nie wnosi żadnych wartości i że, nie wiem, nie, nie, nie ubogaca nas w żaden sposób. Nie możemy przekreślić... Yy... No i to samo z islamem. Nie można powiedzieć, tak, że wszyscy są terrorystami. No. Dokładnie, bo są tak jakieś oszołomy. No. Tak jak to się teraz upraszcza. No dokładnie tak, więc, więc wydaje mi się, że... Yy za cokolwiek się bierzemy. I wszystko jedno, czy to jest joga, czy to nawet jest psychoterapia, czy coaching, czy, który również jest owiany ogromnie teraz złą sławą, mm -hmm. czy medytacja pod kierunkiem jakiegoś tam nauczyciela, to wydaje mi się, że, czy nawet przystępujemy do oazy dzieci bożych, to myślę, że powinniśmy... <laughs> Widzę w twoich oczach. <laughs> to myślę, że powinniśmy mieć oczy szeroko otwarte i jednak pielęgnować w sobie ten zmysł samokrytycyzmu, bo ja jednak wierzę w to, że skończyły się cz czasy totalnego zawierzenia komukolwiek. Księdzu, guru, nauczycielowi, jakkolwiek zwał, jak zwał. Myślę, że skończyły się czasy zawierzenia, bo wszyscy jesteśmy ludźmi i mamy swoje słabości. I nasz autorytet może się również okazać y, człowiekiem, który ma pewne słabości i w różnych mm -hmm. sytuacjach nadużywa swojej y, władzy. Co więcej, tak na 99,9% to robi. No, my tak myślę bo sobie wracam. Mówiła Karolina moja przyjaciółka, yeah. ludzie 2 na 10. Kocham Najlepsze. So true. I don't want live on this planet anymore. <śmiech> <śmiech> Pozdrawiam Karolinę. Jo, Karola. To e, może słuchaj, bo no. tak gadamy już 33 minuty. A. Może pozwolimy jednej Odpoczę. i drugiemu na siku pójść albo coś chociaż. Idźmy na siku. Nicza yoga No to siku zrobione. <tot 404>: <Pro> Welcome back! Y tutaj poza tak zwaną anteną rozmawialiśmy jeszcze o tej pani, która tak powiedziała, żeby jej nie gmyrać w głowie, i ty powiedziałaś super rzecz. Powtórzysz? Że moim zdaniem ta pani jak się boi, to powinna nie iść na, na medytację i powinna ja nie to, robić. No to, to ja, tych ja bym, rzeczy. pomyślałbym, że właśnie to dla niej to powinno być, żeby zobaczyła, jak jest naprawdę. No. Ja wiem, że żyjemy teraz w świecie i w takiej kulturze, w której, w której przełamywanie się za wszelką cenę jest wartością. Ła łamanie się jakby w każdym aspekcie, tak? No, szczególnie to widać na, na przykładzie takich ostrych, właśnie maratonów, Ironmanów, Crossfitów Ej, i innych rzeczy takich. No, do podporządkowywania ciała generalnie, ale też mhm. do podporządkowywania sobie myśli i, i, i i siebie w ogóle, takiego przekraczenia siebie za wszelką cenę. Ja, ja uważam, że w pewnych kwestiach, szczególnie w kwestiach duchowości, która jest bardzo delikatna, powinniśmy ba polegać na sobie i na swoim poczuciu, na swojej intuicji. No bo, bo duchowości nie złapiesz, nie jest nic konkretnego, nie jest nic namacalnego. Nie, nie złapiesz duchowości za jaja, Michał. Nie, żebym bym próbował. Aleś mnie tym zaskoczyła. Nie wiem, jak to skomentować. Nie wiem tutaj, jak odbić piłeczkę. Ja w ogóle słynę z tego, że nie umiem odbić szybko piłeczki. Ja odbijam tak, wiesz... Tak, dopiero później. Tak sobie przypomnisz, to mi tak. to, to, to Napisać sms. -a. Riposta, dobra. No w każdym razie myślę sobie, że duchowość jest tak indywidualną sprawą, że nawet... Yy, że nie da się... I bez sensu jest kogoś kogokolwiek, do czegokolwiek zmuszać. I wydaje mi się też, że jakby to ładnie powiedzieć, że miernikiem naszej, yy, naszej duchowości i też naszej pracy nad sobą i tego, jak, na ile jesteśmy. W zgodzie z sobą, na ile żyjemy w zgodzie z sobą, i na ile się pewnie czujemy ze swoją duchowością, jest to, jest ta elastyczność w akceptowaniu tego, co wybierają inni, i w wybieraniu decyzji innych i w, i w akceptowaniu po, poglądów może, nie wiem, czy, czy można mieć poglądy na duchowość, ale w akceptowaniu wyborów innych ludzi. Mhm. I, i, I bardzo sobie cenię i bardzo lubię takie osoby, które spotykam i które są totalnie wyluzowane. Yy, na, na innych. Nie, nie, nie mają potrzeby ani mówienia o swoich wartościach i przekonywania innych ludzi do swoich wartości, bo są ich pewni i są w, w nich osadzeni, e, ani też e, m, kłócenia się i, i, i disowania innych ludzi za, za, ich, za ich poglądy. Amen, chciałoby się powiedzieć. Tak, zamyśliłem się trochę nad tym, bo to też sprowadza się trochę do takiej ocenności ludzi. W sensie, ja na przykład uważam i bardzo mocno, przynajmniej wierzę, że staram się mocno. Nad tym pracować, nad takim, wiesz, ocenianiem z, z automatu, mm -hmm. właśnie innych. Na przykład ja jestem i mówię to otwarcie i głośno, totalnie, jakby, no widzisz, już chcę się trosze, troszeczkę skontrolować, bo nie chcę powiedzieć przeciwny mm -hmm. kościołowi, ale po prostu nie. Mm -hmm, ja nie. Ale staram się ograniczać, w, wiesz, w powiedzeniu, że ci, którzy idą, mm -hmm. są idiotami. Mm -hmm. Ty się nie uważasz. Nie, nie, uważasz. No nie uważam ich mhm. za idiotów, ale mhm. często mi się też tak zdarzyło, żeby tak po prostu powiedzieć wiesz, taką walnąć taką mhm. bekę z kogoś, że tam idzie do kościoła. Mhm. Nie chcę idzie, no. A jedę na jogę, nie pójdę do kościoła. No i dopóki i pójdę na dyskę. I pójdziesz na dyskę. No i ale dopóki żyjemy sobie obok siebie i, i nie wchodzimy sobie w drogę i potrafimy się do siebie uśmiechać i ładnie odnosić, to, to wygraliśmy. Myślę, że w obrębie każdej religii, absolutnie w każdej, każdej religii, też każdej filozofii i każdego światopoglądu znajdą się osoby, mówi tutaj, troszkę piję do wegan. Znajdą się osoby totalnie walczące, które mają bardzo skostniałe, skostniałe poglądy i, i, i sztywną, bardzo wizję świata. E i osoby, które są wyluzowane na, na tym punkcie. I wydaje mi się, że, że właśnie im bardziej ktoś jest wyluzowany, tym bardziej w moim poczuciu jest jakiś taki pogodzony Pewny ze sobą. Właśnie mm -hmm. pogodzony mm -hmm. ze sobą, ze światem i nie ma takiej potrzeby, to jest takie polskie, taki przykład z piciem. Jak, A nie napijesz się? A dlaczego się nie napijesz? Ale napi A jak to nie pijesz? Ale napisz się jeszcze. Ale chociaż jednego. Ale napij się. I jak odmawiasz, to ta druga strona się zaczyna złościć na ciebie. I szydzić i często. Szydzić albo jakoś, umniej no, um, umniejszać sobie jakoś. No dlatego, że widocznie ta druga strona się nie czuje pewnie z tym, że, że, że ona Mogłaby pije, a ty nie mnie, wypić. więc ty, ty jakby podważasz i podważasz to jej wybory i nie, po i nie potwierdzasz tego, nie przeklaskujesz ich w jakiś sposób, no bo ty nie pijesz. Wydaje mi się, że tak może też być właśnie z, re z religijnością, z duchowością, z różnymi ze światopoglądem, z dietą. I, no i jakby z różnymi innymi aspektami, które są osobnicze, czyli charakterystyczne tylko dla, yy, dla jednostki. Więc yy, myślę sobie, że zamiast walczyć, to spoko jest ćwiczyć elastyczność i spoko jest yy, głęboko oddychać i się wyluzować trochę. No i właśnie tutaj chciałbym nawiązać do tego wszystkiego, co mówimy. Zresztą tak jak mówiłem, ja się totalnie przyznaję do swojej ocenności względem innych ludzi po prostu staram się tego nie robić, ale robię to. Bo to jest więc, instynkt i to też jest naturalne, Majki. No, Mikey. ja też jestem, wiesz, zgryźliwym hamem czasami po prostu i starą babą, która po prostu no, gdera na wszystkich i wysyła na 19, 115 wszystkie samochody, które stoją na zakazie pod moim domem. Jeżeli y, dostałeś problem, masz jakiś problem ze Strażą Miejską, pamiętaj, że był to trzcina. Hmm. Ale w ogóle się tego nie wstydzę, akurat. Natomiast yy, jedna z moich ulubionych yy, takich osób medialnych, Katarzyna Nosowska, ostatnio powiedziała bardzo fajną rzecz, też w kontekście yy, swojej nowej płyty Basta, która jest terapią na płycie, w ogóle polecam serdecznie. I takie, takie coś powiedziała. Ludzie chętnie walczą dziś o wolność, ale często nie potrafią zrozumieć, czym ona jest na najbardziej podstawowym poziomie. Moją wolnością jest robienie tego, na co mam ochotę, ale Twoją. Ignorowanie tego. Mm. I myślę, mm. że to jest w ogóle sedno sprawy. Dzięki Kasia. Super, super. Bo jak ktoś nie chce, to weźmie, ignoruj. To może teraz drugi siku, bo <grym> musimy powolutku już kończyć i za chwilę porozmawiamy o Mmm, Yoga, 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 yoga. Yoga, 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 nicza, yoga, gangsta yoga. Yoga update numer dwa. Witamy raz jeszcze. Michał Trzyciński. Basia, tworek. To teraz porozmawiajmy o stałym punkcie programu, czyli o Twojej cotygodniowej mantrze. Jak się nazywa? Dbam o swoją energię. Czyli to by zahaczało też o ten mindfulness i tak dalej, wiesz? Sprzątanie wokół siebie i w sobie. No jasne, że tak, wiesz, co ja w ogóle ostatnio rozmawiałam z moją koleżanką i doszłyśmy do bardzo ciekawego wniosku, że odnośnie jesiennych porządków, do tradycji jesiennych porządków. Bo do, dobra, odkąd mieszkamy w mieście, to to już nie jest takie istotne, czy tam wywalimy rzeczy, i, tak. czy nie, czy sobie umyjemy okna, czy nie. Natomiast na wsi, to, to był super ważny zwyczaj, i on był mega potrzebny, ponieważ. W jesiennych porządkach chodziło o to, żeby oczywiście wywalić wszystko, co niepotrzebne, zabezpieczyć rzeczy na zimę, mm -hmm. żeby się nie rozwaliło to, co, co, co mogłoby się rozwalić, więc zabezpieczamy rzeczy na zimę. No i też musimy wykalkulować trochę już jest późno, bo tak naprawdę to trzeba to było wykalkulować pod koniec lata, jak jeszcze były, były zapasy jedzenia, ale jeszcze to podciągamy moim zdaniem, teraz jeszcze pod jesienne porządki, wykalkulować, na ile nam musi starczyć energii. Żeby, żeby rozłożyć pracę, żeby rozłożyć zapasy. Proszę o tym rozmawialiśmy w, w pierwszym updejcie update yes. mm -hmm. i update'cie. No jest. I właśnie i moim zdaniem to jest ogromnie ciekawe, że właśnie to dbanie o swoją energię to jest z jednej strony wywalanie takie jesienoporządkowanie. Czyli z jednej strony to, to jest właśnie takie wywalanie rzeczy, ludzi, sytuacji, które nam nie służą albo nas drylują w jakiś sposób, jeżeli oczywiście możemy to zrobić. Albo jeżeli nie możemy tych osób y, albo sytuacji się pozbyć, to możemy na przykład sobie zdać sprawę z tego, że one są, możemy je nazwać i możemy na przykład się troszeczkę obudować, tak żeby się na nie zabezpieczyć i uodpornić odrobinę. Mhm. Y, więc z jednej strony to jest wyrzucanie, ale z drugiej strony to jest, to jest cały czas właśnie dbanie, y, o Obserwowanie tego, co mnie buduje, to sprawia, że mam tej energii więcej, co mi jej dostarcza. No i zazwyczaj to są takie wiesz, no zaczynam od podstaw, bo zaczynam od jedzenia, od spania, o właśnie o tym wszystkim. O boring self-care. Boring self-care. To jest super um, profil na Instagramie, polecam. Tak, tak. a ja nie znam głąb To jest świetne, właśnie. Boring self-care. Czytam okay. książkę. Okej. Okay. No to jest, ale to jest Wysypiam wspaniałe. się 8 godzin. To jest boring, no to nie ma tu nie ma fajerworków, ale to jest super ładujące i tak, i tak naprawdę ja, ja się mega, prawie codziennie się z tym spotykam, że ludzie sobie że ludzie na przykład nie wiedzą, że że ja mam 33 lata i zazwyczaj mówią, że mam 26, 27, i zawsze się mega dziwią, że, że jestem po 30. Albo się dziwią i pytają, skąd ty, Baśka, masz tyle energii? Co ty robisz, że, że cały czas jesteś taka zadowolona? A tak naprawdę, no to, to jest dokładnie Pewnie co fake. Pewnie fake udaje, tak? co 24 na 7 udaje. Ale prawda jest właśnie taka, że to jest to boring self-care. I myślałam sobie o tym też ostatnio. Wiesz, to w kontekście tego, że mam sporo znajomych, którzy działają w następujący sposób. Jak ich spotykam, to albo są na diecie oczyszczającej, albo są na głodówce, albo są na lewatywach, yy, albo robią okay. <laughs> albo są na Dąbrowskiej, albo robią jakieś totalnie dziwne. Yy, takie to dosyć agresywne dla ciała ruchy, które mają ich oczyścić. A potem z powrotem wuda i fajki. I właśnie ja tego nigdy, ja tego nigdy nie kumałam i, i zawsze się zastanawiałam, jak to, jakby z czego oni się oczyszczają. Mhm. I potem skumałam, że to jest tak, że większość ludzi żyje tak, że. że przez cały tydzień, że jest tak o tym śpiewał Hemingway, to jest już takie w tej, biał, w tej piosence białkoholice. W tym nowym milenium nikt nie chce gadać o niczym, tylko o zdrowym żywieniu, o dobrym miodzie i o krowym cierpieniu, o nowym vegan barze, o tym jaki szef kuchni robi w nim menu. Wszyscy ekspertami są w zakresie dietetyki i cielesności i sportu i praw fizyki. Pokolenie lifehackerów, każdy zna te triki. To wszystko bardzo proste Filip, to jest małe Miki. Dzisiaj ten kolega miał ćwiczenia interwałowe, potem w szatni w sprodzie, potu zjada zimne schabowe. Z zimnym wyżem zimne żyły facet biznes ma w głowie. Słuchawkę bluetooth wykrzykuje tajemnice handlowe. W lustrze obserwuje bice swoje. Ja dobrze wiem, że potem kupi w kiosku wiceroje. A potem z żoną wychla mało dietetyczne napoje. Potem na pa w niedzielę zjedzą pizzę na dwoje. Przez cały tydzień, w sensie od poniedziałku do piątku masz jedno życie i to jest twoje życie ekologicznie super czystej osoby, która totalnie dba o Wszystkie aspekty swojego życia, po czym nagle włącza się piątek wieczorem, i ty Kręchy się, na lustrze w lustrze. <gry> I ty się budzisz w niedzielę, mm. i ty po prostu się musisz nagle znowu w ten poniedziałek zacząć naprawdę poważnie oczyszczać. Mm -hmm. I, I to jest coś, czego ja, ja po prostu nie kumałam, bo ja tego nie robię. I, yy, a to jest też w sumie bardzo ważne dla mnie, żebym ja, jako nauczycielka Jogi, która jednak pracuje z ludźmi głównie z Warszawy skumała to, że, że tak się żyje po prostu i że tak żyje większość osób, że po prostu w weekend idzie na imprezę albo w weekend idzie tango albo nawet wieczorem sobie na przykład siada na kanapie i pije wino albo pali coś i, e, i po, ponieważ ja tego nie robię i nigdy tego nie robiłam, to ja tego nie znam i, i, to, było, i to jest na przykład taki dla mnie bardzo, bardzo ważny aspekt mojej pracy, żebym zajarzyła, że, że bardzo dużo ludzi, też moich uczniów, którzy przychodzą po zen na, na jogę tak żyje. Ale to zmienia jak, jakoś podejście twoje do pracy z tymi ludźmi. Albo e... nawet nie tyle zmienia, co wiesz, jakoś, w jakąś inną mańkę musisz uderzyć. Znaczy daje mi to, daje mi to na pewno większą świadomość tego, jakim, jakim językiem powinnam rozmawiać z takimi osobami, ale też e... E... żeby też przesiewać przez sitko, to jak ktoś mówi, na przykład, że się oczyszcza. Bo ja naprawdę mm. to tak brałam, jako takie okej, okay, dobra, to teraz będziesz taki super czysty, ale czy to na przykład nie jest złe dla twojego organizmu, że się głodzisz przez tydzień? Nie, nie, Dlaczego nie. Dlaczego to robisz? Nie, nie, to jest wspaniałe, a teraz jakby widzę, że, yy, że z perspektywy kształtu, czyli z perspektywy tych, tego sponiewierania w weekendy, to zupełnie inaczej wygląda, bo, bo tutaj mamy, mimo tego, że retoryk, retoryka tej osoby jest taka, że ona dba o swoje ciało, że się oczyszcza, że, że potem już będzie tylko lepiej. To tak naprawdę z, z, z boku i z perspektywy też z świadomości tego, co ona robi w weekendy, to to jest jedna wielka przemoc wobec, wobec siebie i wobec własnego ciała. I pod płaszczykiem tego, że jest super eko, że się oczyszcza, że dba o swoją energię, w nawiasie od poniedziałku do piątku. Mając świadomość tego, że ona się jakoś tam krzywdzi, czy tam nadużywa, powiedzmy, ładnie, nadużywa w weekendy, to ona w ciągu tego poniedziałku do piątku, symbolicznego tygodnia, ona się również nadużywa. To jest cały czas niekończąca się jakiś tam, jakiś tam, jakiś tam rodzaj przemocy wobec siebie, wobec, wobec swojego ciała. I to, I to nie jest życie w zgodzie z ciałem. I, i to dało ogromną świ jakby świadomość i też, też zmieniło perspektywę, że tak naprawdę musimy, w tym dbam o swoją energię, powinno się znaleźć od poniedziałku do poniedziałku. W sensie 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. I nie ma żadnej gwiazdki weekend. <grym> Ale mi teraz dałaś do myślenia. <grym> to może na tym skończmy, bo jeżeli mnie dałaś do myślenia, to może nas naszym słuchaczom również. A w sumie <grym> O to nam chodzi. Ale to też jest super ważne, że to nie jest tak, że ja dysuję, to, że, mm -hmm. że, że ktoś sobie że, No Albo się tam, nie wiem, idzie sobie na imprezę, albo ma jakiś tam swój spos sposób życia. Tylko, tylko dla mnie też jest, jest po prostu ważne to, co mówiliśmy wcześniej o, tej, o tym życzliwym obserwatorze, żebyśmy mieli w sobie. Tę część, która cały czas będzie na nas spoglądać i cały czas będzie, będzie mieć taką świadomość tego, co robimy i jak, jakich wyborów dokonujemy w życiu i co to tak naprawdę znaczy. Czy, czy na pewno jesteśmy dla siebie cały czas dobrzy i mili, A jeżeli nie jesteśmy, to on na przykład kiedy nie jesteśmy, w jakich sytuacjach, no to dlaczego nie jesteśmy? No to, to już pewnie trzeba jakoś tam. Każdy ze sobą rozmawiać, porozmawiać. <grym> tak. Po prostu. Dokładnie. No dobrze, to chyba już. Możecie iść na trzecie siku, takie, na, na, takie na maksa. Na dłuższy, na dłuższy pobyt w toalecie. My się stąd zawiniemy. Tak, tak mi tutaj się nasunęło. Za tydzień jesteś? A propos oczyszczania. Jestem, jestem za tydzień, a ty? Tak, też jestem. Wspaniale. To słyszymy się za tydzień. Do usłyszenia. Dziękujemy za uwagę